Współpracy z organizacjami publicznego dotyczyło do regulaminu, ustalenia regulaminu
sprawie zamiany nieruchomości położonej w Lublińcu. Ogłoszono wykaz przeznaczony do sprzedaży bez przetargu nieograniczonego. Ogłoszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu ustnego ograniczonego. Przekazana została Sołectwu Poradów, działka niezabudowana w tym obrębie na potrzeby tego sołectwa. Ogłoszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania najem na czas przeznaczony do decyzji przetargowej oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, które jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przylegle. Powiatu Trzebnickiego i Wołomskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie
gdzie kończy się ścieżka biegnąca z Wrocławia. Docelowo inwestycja ta największa na Dolnym Śląsku, jedna z największych w Polsce, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, ma połączyć Dolinę Baryczy i Wzgórze Szepnickie z Wrocławiem. Ma być jednocześnie stworzeniem najciekawszej oferty dla turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o Milicz, to w ramach tego projektu wykonujemy niewielki odcinek ścieżki, ale ważny, bo łączący projektowany z obecnie istniejącą, czyli 2,7 km od Słowa do Koszeczki, do granicy gminy i powiatu. Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy. Podobnie ponownie dołożony został do publicznego oglądu projekt miejscowego planu dla obrębu wsi Łąki. Dyskusja publiczna w tej sprawie odbyła się dzisiaj o 12. W zakresie ochrony środowiska wysłano wezwania do okazania rachunków za wyrosty czystości ciekłych w Rublińcu. 16 takich wezwań wystosowano. Podpisane zostało porozumienie międzygminne z Jarocinem w sprawie określenia zasad współpracy przy opiece nad zwierzętami bezdomnymi. Wydano 4 decyzje nakazujące podłączenie do kanalizacji właścicielom, którzy tego nie wykonali. Zlecone zostało Zakładowi Usług Komunalnych uporządkowanie terenu przy rodzinnych obiektach działkowych Złotych Jaski. W związku z uchwałą obowiązującą od 1 stycznia 2017 dotyczącą ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za odpady komunalne do obiektów listowych wysłaliśmy 70 informacji do właścicieli tych obiektów, na terenie gminy zidentyfikowano 277 takich obiektów. Trwa przygotowanie do obchodów świąt, więc pojawiła się świąteczne ozdoby i dominacje w mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy do przedstawionej informacji macie państwo zapytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. Proszę państwa, rozpoczynamy w punkcie podejmowania uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w trakcie przedowisk z powodu niezbędnych wyliczeń. Ta uchwała była procedowana w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie przewodniczący, proszę o opinię. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś ma zapytania? Nie widzę, wobec tego odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 34 przez 217 przez 2016 Rady Miejskiej w Gminie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przewozów zwierzęcych i pewnych. Podstawa prawna uchwala się następuje. Co następuje? Paragraf pierwszy. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie gminy powinien spełniać następujące wymagania. Proszę państwa, tych wymagań jest 10. Państwo znacie, nie ma tych projektów uchwał przed sobą, pozwolę sobie nie czytać. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Milicz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Panie przewodniczący. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 18 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Panie przewodniczący, bardzo proszę o opinię komisji. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy co do tego projektu są jakieś zapytania? Nie widzę.
podstawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Podstawa prawna uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy powinien spełniać następujące wymagania. Tych wymagań jest również 10. Macie je Państwo również w projekcie. Pozwolę sobie nie czytać. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. I czy paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 18 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I kolejny projekt uchwały dotyczący wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Panie Przewodniczący. Projekt uchwały został zrobiony w pozytywnej zgodzie. Dziękuję. Czy w tym temacie jeszcze ktoś? Nie widzę, wobec tego odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 34 przez 219 przez 2016 Rady Miejskiej w Mniczu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Milicz powinien spełniać następujące wymagania. I również jest 10 tych wymagań. Macie Państwo w projekcie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Milicz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 18 za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych początkujących ruch turystyczny w powiecie Milic. Ten projekt uchwały był procedowany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, poproszę o opinię Komisji. Projekt uchwały został zapytany do zapewnienia większości głosów. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 34 przez 220 przez 2016 Rady Miejskiej w Mieliczu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie Milickim. Podstawa prawna. Rada Miejska w Mieliczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Upoważnia się burmistrza gminy Milic do przystąpienia do partnerstwa i zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod nazwą Ochrona i
4434 zł 2 grosze do kwoty 97 161 935 zł 4 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Budżet gminy na rok 2016 po zmianie. Dochody 96 447 935 zł 40 groszy, z tego bieżące 91 338 003 zł 40 groszy, majątkowe 5 190 932 zł i wydatki 97 161 935 zł 40 groszy, z tego bieżące 88 431 037 35 zł 35 groszy, z tego majątkowe 8 730 898 zł 5 groszy. Paragraf 4. Rozdysponowano rezerwy celowe na kwotę 12 274 zł, z tego ta kwota przypada na cele oświatowe. Paragraf 5. Plan wydatków w ramach Fundusu Sołeckiego w gminie w 2016 roku przedstawia załącznik Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzem gminy Wilczki. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu na drodze ogłoszeń Urzędu Miejskiego w gminie Wilczki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie z tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 przeciw, 3 wstrzymujące. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt uchwały dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilcz na lata 2016-2028. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. Dziękuję. Nie widzę, odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 34 przez 222 przez 2016 Rady Miejskiej w Wilniczu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilnicz na lata 2016-2028. Podstawa prawna. Rada Miejska w Wilniczu uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilnicz na lata 2016-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych uchwał. Paragraf 2. Dokonuje się zmian kwot realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszych uchwał. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Wilnicz. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 3 osoby. Kto się wstrzymał? 3 osoby. 12 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, ostatni z projektów uchwał dotyczy rozpatrzenia skargi radcy prawnego pana Macieja Szumińskiego, działającego w imieniu grupy mieszkańców na nienależyte wykonanie obowiązków przez burmistrza gminy Milicz. Czy pan przewodniczący tutaj chciałby coś powiedzieć jeszcze? Komisja rewizyjna spotkała się dwukrotnie w sprawie tej skargi. Jednogłośnie skarga została uznana za sprawę zasadną. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 34 przez 223 przez 2016 Rady Miejskiej w Wilniczu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie skargi radcy prawnego pana Macieja Szumińskiego, działającego w imieniu grupy mieszkańców na nienależyte wykonanie obowiązków przez burmistrza gminy. Podstawa prawna. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Skarga pana Macieja Szumińskiego, działającego w imieniu grupy mieszkańców z dnia 17 października 2016 roku na nienależyte wykonanie obowiązków przez burmistrza gminy, uznaje się za bezzasadną. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilniczu do zawiadomienia skarbowego o sposobie załatwienia skargi.
wstrzymał. 3 osoby. 15 za, 3, przeciw 0, 3 wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy punkt podejmowania uchwał. Kolejny do interpelacji i zapytania. W międzyczasie do biura rady wpłynęły 4 interpelacje panów radnych, pana radnego, przepraszam, pana Janusza Juchnowicza. I zgodnie ze statutem jestem zobowiązana odczytać je. Jednocześnie informuję, że termin odpowiedzi na Państwa interpelację upływa dzisiaj. Mam nadzieję, że Pan odebrał odpowiedzi. Natomiast Państwa, proszę. Chyba jedynie. Informuję Państwa, że zarówno tekst interpelacji, jak i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie PIP w zakładce Rady Miejskiej pod nazwą Interpelacja. Interpelacja pierwsza. W 2015 roku Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek sprzedaży przez gminę dwóch działek przy zalewie Wieliczu przy ulicy Wyrzekowskiego. Zapewniono nas, że dane działki są zdecydowane na rynku. Proszę o informację, czy i kiedy przedmiotowe działki zostały sprzedane. Na poczet przychodów ze sprzedaży działek zwiększono wydatki gminy. To była jedna interpelacja. Druga. Z głosu Wielicza dowiedzieliśmy się, że w MCR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przebywa grupa lekarzy i pielęgniarek z Gruzji. Szpital w Wieliczu jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Z winą gospodarczą nie jest związany. Wobec powyższego dziwił mnie fakt, że pobyt lekarzy i pielęgniarek z Gruzji finansowała gmina Wielicz, która jest w trudnej sytuacji finansowej. Tym bardziej, że rada większością głosów zgodziła się na zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 800 000 zł na sfinansowanie bieżących 800 tysięcy zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Zamiast oszczędzać, wydajemy pieniądze na cele niezwiązane z działalnością gminy. Proszę o informację. Jakie korzyści osiągnęła gmina z pracy lekarzy w pielęgniarek szpitalu? Drugi jest kosztował gminę pobyt obywateli Gruzji w Wieliczu, który finansowała gmina Wieliczu. I przy kosztach pobytu wyżej wymienionych grupy uczestniczyły NCM, gmina Cieszków, Prosznice, powiat Wieliczu. Proszę o podanie wysokości tego współfinansowania. Trzecia interpelacja. Rada na wniosek burmistrza przyjęła uchwałę o zakupienie nieruchomości po byłym laboratorium w Wieliczu przy ulicy Armii Krajowej przez przesiedlenie części rady. Celem zakupu miało być umiejscowienie w tym miejscu wszystkich jednostek obsługujących rolników naszej gminy i powiatu. Zgłaszały się wątpliwości, czy znajdą się środki na remont obiektu. Do dzisiaj budynek stoi pusty i nieznane jest jego przeznaczenie i sposób wykorzystania. Proszę o wyjaśnienie, kiedy rozpocznie się remont obiektu, jakie będzie jego przeznaczenie, jak będzie wyglądało finansowanie tej inwestycji. I czwarta interpelacja na ostatniej sesji Rady. Na pytanie, czy gmina jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej i następnie szczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć na gminie gminy. Burmistrz odpowiedział, że tak. Proszę o uzupełnienie tej informacji. O, w jakiej firmie jest wykupione ubezpieczenie, jaka jest wysokość składki rocznej, jaka jest kwota ubezpieczenia. To były, proszę Państwa, interpelacje. Jesteśmy w punkcie zapytania. Bardzo proszę, Pana Owczarek, o kolejne. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, z dnia 5 października 2016 roku zwróciłem się z pismem, które brzmi następująco. W związku ze zbliżającym się terminem ustalenia nowego budżetu na rok 2017 zwracam się do Pana Burmistrza i Radnych Gminy Miliec o zabezpieczenie środków na następujące wydatki uwzględniające potrzeby mieszkańców gminy i wnioskuję o. Tutaj wymieniłem 7 zadań, ale chciałbym się odnieść tutaj do zadania pierwszego. Chodzi o podjęcie wspólnych działań wraz z władzami starostwa powiatowego zmierzających do wykonania chodnika przy ulicy Cichej od strony skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i ulicy Wojska Polskiego. Brakujący fragment chodnika w znacznym sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy taką sytuację, że przy skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej, ulicy 1 Maja i ulicy Wojska Polskiego w kierunku do ulicy Cichej w tej chwili odbywają się prace remontowe jednego z budynków przy tym skrzyżowaniu. Po jednej stronie jest utrudnione przejście, a
po drugiej stronie mamy fragment błota, znaczy się chodnika, który nie jest wprowadzony, nie jest modernizowany. To jest naprawdę niewielki odcinek. Niewielki odcinek na dzisiaj, niestety przejście w tym akurat fragmencie to jest znacznie utrudnione. Dlatego proszę o podjęcie działań przez pana burmistrza, żeby w przyszłym roku spróbować wspólnie ze starostwem, z tego co pan burmistrz powiedział, jest to ten chodnik starostwa powiatowego. Natomiast pamiętam, jak dziś powiedział pan podczas ślubowania jako burmistrz, że w końcu będzie normalnie, że będzie starostwo powiatowe razem z gminą Iwicz realizować wspólne zadania. No i dlatego liczę na to, że ten traktat chodnika uda się naprawić. A pamiętam, jak dziś na początku kadencji gmina Iwicz przeznaczyła kwotę 50 tysięcy złotych na rzecz powiatu, na budowę modernizacji chodnika przez Wojska Polskiego. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie dotyczy mojego zapytania na ostatniej komisji budżetowej, w którym zapytałem pana burmistrza o kwestię modernizacji z uwzględnieniem parkingów przy Księdza Warysiaka. Pan burmistrz wówczas powiedział, że pani Maja Jerzy, która jest odpowiedzialna za pracuje w dziale inwestycji, akurat z tego dnia, czyli dwa dni do tyłu, czyli we wtorek, tak, jest w Warszawie i tam podejmuje działania w tym zakresie. My chciałem zapytać, jaki jest wynik tych działań. Czy będzie zrobione, czy w ramach rewitalizacji, bo chodzi też o dofinansowanie tego zadania, projekt rewitalizacji. Dziękuję. Panie Radny, trudno mi w pierwszym znaleźć pytanie, nawet w intonacji, którego nie znalazłem. Spróbuję jakoś przygotować odpowiedź na pytanie, którego nie było. Jeżeli chodzi o ulicę Sikową, to ten problem dobrze znany i dobrze go widać. Dziękujemy. Efekt wyjazdu pani jeżdżą
zgrzewaniu przewodnicząca Szanowna Rado. Ja składałem w sumie już dwa pisma na poprzednią sesją. Pani przewodnicząca mnie dość zdziwiona. Dostałem teraz pismo z radnym, że to nasze pismo kwalifikuje się na zapytanie. No, widzę, że pan burmistrz z własnej inicjatywy nie wystąpił i nie sprostował tego, co powiedział. W związku z tym teraz poproszę o wyjaśnienie. Na sesji w wielu miesiącu w ramach oszczędności, to co się na początku uchwalali do protokołu tą zmianę, odpowiadając radnym, skierował do nas takie zdanie, że jedną dużą oszczędnością, którą dokonaliśmy, była likwidacja gazety całkowicie niepotrzebnego wydatku i wiem, że Państwo tam zarabialiście i byliście na liście płac. To powtórzyła gazeta, poszło do KEDER, do publicznej wiadomości. Panie burmistrz, są to nieprawdziwe dane i prosiłbym o przeprosiny, sprostowanie tego dla publicznych. Nie może pan publicznie mówić, że komuś coś kłamie. Tym bardziej, że jest pan wrażliwy na jakieś nieprawidłowości. Dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Radny, pan na podstawie mojej wypowiedzi zidentyfikował, stwierdził, że kieruje to do konkretnych osób. Ponieważ pan się pod tym pismem podpisał z panem radnym Żuberem, czyli rozumiem, że odebrał pan tę uwagę do siebie. Proszę Państwa, rzeczownik państwa jest rzeczownikiem plurala tantum. Pluralum tantum oznacza, że jest rzeczownikiem zbiorowym. Co prawda nieokreślonym, ale odnoszącym się do grupy, w której występują kobiety i mężczyźni. Panie radny, z wniosku, który został tu złożony, wynika wyraźnie, że to raczej do większej grupy kierowałem te informacje, bo póki co mam, wydaje mi się, jestem przekonany, że wy tak panowie jesteście mężczyznami. Gdybym do was chciał kierować konkretnie do pana i do pana Żubera, powiedziałbym panowie, a nie państwo. Język polski jest dosyć precyzyjny. Ja staram się wypowiadać precyzyjnie. Państwo to panowie i panie. Dlatego przykro mi, ale źle pan to czytał. Ale zaspokajając pana ciekawość, ja listę tych osób upubliczniam w internecie. Panie burmistrzu, nie zgadzam się z pana, ale powiedział, bo to była odpowiedź na stwierdzenie pana radnego Owczarka i wyraźnie skierował pan to do nas. O ile ja wiem, gazeta samorządowa zaprzestała swojej działalności w zasadzie w momencie wyboru, zakończenia wyboru. Od tego czasu przestała. I no, mamy swoją listą, ja nie będę z panem dyskutował na temat językowy. Na temat inżynierskie możemy sobie podyskutować, bo tym jestem trochę lepszy. I proszę być bardziej konkretny w swoich wypowiedziach. Nie używać takich słów, bo pan jest znany z tego, że tam jest odpowiednie wiedzy, zdanie krótko, rozmywa pan temat dość szeroko. Potem mogą wychodzić różne nieścisłości. Panie radny, żeby być już bardzo konkretny, powiedziałem. Te listy osób zamieszczone w internecie, będzie wszystko jasne. Będzie pan wiedział, do kogo to było kierowane. Myślę, że nie ma sensu. Gdybym chciał powiedzieć, że dotyczy to pana, to bym powiedział. Pan radny, no. Nie pracował w gazecie. Proszę Państwa, ja bardzo proszę, szanowajmy chociaż w dniu dzisiejszym uwagę i z pokorą przyjmijmy te wyjaśnienia, bo myślę, że to tak nie rozwiąże problemu. Teraz zgłaszał się pan Sierpiński w kolejności. Bardzo proszę, udzielam głos. To może później, bo to moja wypowiedź ma charakter komunikatu, a koledzy radni jeszcze mają zapytania. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Owczarek. Dziękuję.
to ja muszę tutaj się też powiedzieć w tym temacie jasno i wyraźnie, wyraźnie przekaz. Faktycznie ja współpracowałem z gazetą Tygodnik Milicji, ale współpraca polegała na tym, że moja ekipa był uzależniony od mojego zaangażowania w mojej pracy, dlatego że ja się zajmowałem pozyskiwaniem reklamodawców. Moja zapłata była uzależniona od ilości zebranych reklam. Natomiast moje działania miały na celu redukcję kosztów. Natomiast ja zwróciłem się do pana burmistrza z kolejnym pismem 22 listopada 2016 roku. I tutaj zacytuję, że w związku z otrzymaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2017 proszę o uzupełnienie przesłanych materiałów w formie zestawienia tabeli porównawczych wydatków w latach 2014, 2015, 2016 i planowanych wydatków na rok 2017. Poniżej wymienione informacje. Państwo radni dostaliście te informacje, ale na co chcę zwrócić szczególności uwagę? Uwagę chcę zwrócić na to, że również zapytałem o udzielenie pisemnej odpowiedzi, ile kosztują inne jednostki, inne takie jak Ośrodek Kultury, ZUK, PGK Dominatory czy Spółka OSIM, ogłoszenie w Głosie Milicza i dla Was miejsca.pl. Żeby pokazać Państwu też, że to też jest wydatek, tak? Dla gminy jednostkom, które są dotowane przez gminę. Że wcześniej był wydatek, ale dzisiaj też mamy wydatek, tak? Chodzi mi o to, żeby Państwo też mieli tę informację. Dziękuję. Czekam na odpowiedź. Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja oczywiście z powodu jedynie te informacje zostały przekazane wszystkim radnym. Panie radny Żubr. Ja podobnie jak kolega mówił, że nie jestem w stanie zgodzić się z jego wypowiedziami, ponieważ trzeba ponosić odpowiedzialność za to, co się mówi. Jeżeli się zwraca do grupy osób, to się do nich zwraca. Posądzanie o kogoś, o wykonywanie takich czy innych czynności, to albo burmistrz powie, że tego nie robiliśmy, albo on nie powie, że to robiliśmy. Dzisiaj zręcznie uniknął odpowiedzi na zapytanie i to zapytanie pewnie, odpowiedź na nasze zapytanie okaże się za 2 miesiące, kiedy już u wszystkich w pamięci pozostanie tylko to, że myśmy pracowali w tej gazecie. I to, co się dzisiaj stało, nie ma nic wspólnego i nie powinno mieć wpływu na to, o czym tutaj rozmawiamy. Ja oczekuję jasnej odpowiedzi na nasze formy zapytania przygotujemy i interpretacji. Więc oczekujemy jasnej odpowiedzi. Panie Leszko, powiem tak, na zapytania na sesji odpowiada się na sesji, najbliższej sesji odpowiada się ustnie, ale jeżeli pan złoży taki, znaczy pan się domaga, no więc ja tylko mogę skierować, prawda, do pana burmistrza, nic więcej zrobić nie mogę, dlatego że na zapytania odpowiada się ustnie zgodnie ze statutem. Jeszcze pan radny Michnowicz. Ja 1 grudnia złożyłem pismo do pana burmistrza, do radnych też, kolegi radnych też złożyłem na skrzynę takiej petycji i prośbę większości młodych ludzi odnośnie SMK-u. Inicjatywa jest fajna, bo to są młodzi ludzie, którzy są zainteresowani znalezieniem i zagospodarowaniem tego czasu wolnego w jakiś sensowny, kulturalny sposób. Te, którzy korzystają mieszkań z parkingu przy Biedronkach, częściowo wykorzystują to, co wiem, uporządkowany mały basen. I prośba jest taka, żeby w przyszłym roku w budżecie znaleźć środki, możliwości, przynajmniej etapami, czy częściowo realizacji takiego planu, czy przygotowania takiego terenu, żeby taki obiekt w Miliczu mógł powstać. Tym bardziej, że początki są na przykład, te dzieciaki już same znalazły ten mały basen. Nie wiem, jak to jest tam w stanie, ale może trzeba tam tylko coś wyrównać, może jakąś wiatkę postawić, czy jakiś baraczek, czy kawałek ramki zrobić małymi kroczkami. Pani przewodnicząca bardzo prosiłbym w imieniu swoim.
wszystkich tych ludzi, którzy go podpisali, aby uwzględnić to w przyszłym budżecie, w ramach, nie wiem, czy w ramach remontu, w ramach jakiejś modernizacji, czy drobnej inwestycji. Bo na pewno z inwestycji oszczędności będą się wypełniane. Odpowiem panu tak, panie radny. To pismo pana oczywiście dotarło do pana burmistrza i z tego, co ja wiem na dzień dzisiejszy, będzie, jeżeli będziemy rozmawiać już na ostatniej komisji przed uchwaleniem budżetu, będzie też o tym mowa. Także na komisji budżetowej. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pana, już jesteśmy po zapytaniu, więc komunikaty, wolne wnioski, bardzo proszę. Zapytania. To co symfonia ma charakter komunikatu i osobistego. Czynię to stojąc, aby uczynić zarąb dobrego wychowania. Jest z nami pan redaktor naczelny Gazety Gielickiej. Jak widać, redakcja przywiązuje należytą uwagę do naszych obrad. Tak to należy przyjąć, a ja mam dla pana przede wszystkim podziękowanie i wdzięczność. Otóż pan redaktor w swoich znakomitych felietonach pisanych ze spadą i erudycją dwukrotnie poświęcił mi uwagę. Jestem panu niezmiernie wdzięczny i proszę przyjąć moje podziękowania. A także proszę o więcej, bo wiadomo, my żyjemy w takim kraju, w którym jako człowieku piszą, to znaczy, że jest. Jak nie piszą, to znaczy, że go nie ma. Dziękuję raz jeszcze i proszę o więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wolne wnioski lub komunikaty? Jeśli pan radny Sadowski, bardzo proszę. Ja tak informacje, komunikaty, zaproszenie. 17.30 w miejscowości Czartkowice organizuje z mieszkańcami spotkanie w Gminie Nagrodzie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, już miałam tutaj trzy informacje, takie krótkie dla państwa. Do Biura Rady wpłynęły pisma grupy mieszkańców Wiejkocina, którzy apelują do burmistrza o ponowne rozpatrzenie i wyrażają sprzeciw planowanej zmiany studium warunkowań w tym zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz. Dotyczy to wsi Wiejkocina, konkretnie działki, na której ma być lokalizacja tartaku. To pismo zostało przekazane do odpowiedniego wydziału. Mam nadzieję, że państwo otrzymają odpowiedź w trybie kodeksu administracyjnego. Kolejne pismo skierowało do nas Towarzystwo Miłośników Lwowa Interesów Południowo-Wschodnich, prosząc o to, żeby Rada przy nazwaniu kolejnych nazw ulic uwzględniła takie nazwy jak ulica Korwon Lwowskiej, ulica Wołyńska, ulica Kresowian. To pismo zostało przekazane do wydziału. Zwrócił się do nas również o przedstawiciel i organizator pan Edward Kwarcmani, który prosi o to, żeby uwzględnić w uchwale budżetowej pieniążki na organizację tego przedsięwzięcia. Jestem umówiona z panem Wybrychowskim, że na kolejnym posiedzeniu komisji budżetowej będzie ewentualnie już opowiedzieć, jak to ma wyglądać. Proszę państwa, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą sesję. Chciałbym poprosić koleżanki i kolegów radnych, żeby po zakończeniu sesji na chwilę przeszli do sali nr 3. Państwu za obecność, pracownikom, gościom.